wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie przed rywalizacją z Lechią Gdańsk. Zapraszam od razu do zadawania pytań. Marcin Szymczyk-Legat. Tomek, na początku gratulacje za ten pierwszy mecz, który występuje z Niemcami. I chciałem zapytać, jak twoje zdrowie? Czy będziesz mógł być brany przy ustalaniu kadry meczowej szerokiej na jutrzejszy mecz? No właśnie rozmawiałem z doktorem. Dzisiaj wchodzę normalnie na trening pierwszy raz, bo wcześniej nie mogłem. Musiałem odpocząć całkiem. Dzisiaj się okaże, czy będę brany pod uwagę przez trenera do meczu. Kolejne pytanie? Dobrze, tak, jeszcze zapytam, a czego tak naprawdę, czy w ogóle czegoś się obawiacie ze strony Lechii, na co musicie uważać? Myślę, że przede wszystkim, że Lechia ma ciekawych zawodników, ale widać, że nie jest grana drużyną. Dużo zmian jest cały czas i myślę, że to jest właśnie nasz atut. Ale nie możemy też patrzeć za bardzo na Lechię i musimy patrzeć na siebie. Będziemy chcieli jak najszybciej wrócić na fotel lidera. Myślę, że ja nie w tej kolejce, to następnie, bo jeśli będziemy wygrywać mecz na mecz, to na pewno, tak jak mówię, chcemy wrócić jak najszybciej na fotel lidera. Maciek Krusiński, Legiakom. Tomek. Jutro w środku pola Lechii może wystąpić dwóch zawodników. Szczególnie chodzi mi o Daniela Łukasika, którego na pewno bardzo dobrze znasz i którego możemy powiedzieć, że wygryzłeś ze składu Legii. Możemy powiedzieć, że jutro w środku pola będziemy dominować? No na pewno będziemy chcieli wygrać środek pola. Tak zawsze się staramy i myślę, że to jest ważne w każdym meczu. Na pewno nie będzie łatwo, tak jak mówię, mają doświadczonych piłkarzy, ale na pewno będziemy chcieli kontrolować grę przez to, że wygramy środek pola. Powiedz jeszcze, przed Wami kolejny maraton, 7 spotkań, przeciwnicy teoretycznie łatwiejsi niż poprzednio. Jaki jest Wasz cel przed kolejną przerwą na reprezentacji? W jakim chcecie być miejscu po tych 7 spotkaniach? No tak jak wcześniej mówiłem, no, chcemy wygrywa się w każdym meczu, żeby wrócić na pierwsze miejsce przede wszystkim i zakończyć jak najlepiej. Myślę, że poprzedni maraton był niezły, może końcówka, tak, że trochę nie wyszła, można powiedzieć. Teraz będziemy się ten maraton zakończyć do końca w dobrym stylu. Dziękujemy za chwilę, trener Beck. Pierwszego zespołu, Henning Berg. Zapraszam do zadawania pytań. Hello coach, I have one question. What is the health situation with Dosa Junior, Tomasz Jodłowiec and Roman? Dosa is out. We don't know for how long, it could be 4 to 6 weeks. He got an injury against Wales after playing his second international. And you are happy to have international players at the club, but not when they go away and get injured with the national team. So, of course, that is disappointing for us, but that is football. With Jodwa, he beat Germany together with his teammates. It was fantastic. Very proud of him. Very proud for the Polish team to have such a victory. And he should be okay for tomorrow. We are expecting to train today and he should be okay. With Ronan, he's still injured and very disappointing that he's hardly trained with us. And he's been injured more or less from day one after a few days training. And it was not what we expected and not what we hoped for when we did the loan deal. So what will happen we will see, but of course this is no good for anybody. A
było pytanie o sytuację zdrowotną w zespole, w szczególności o trzech zawodników, Wesę Juniora, Tomka Jadłowca oraz Ronana. Dosa Junior oczywiście nie zagra podczas meczu z Lechią Gdańsk. Może powstawać od 4 do 6 tygodni. Kontuzję nabawił się podczas meczu reprezentacji z Walią. Oczywiście my jako Legia Warszawa bardzo cieszymy się, kiedy nasi zawodnicy biorą udział w tych meczach kadry narodowej, ale no niestety niekiedy łapią kontuzję, no ale taki jest futbol i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli chodzi o Tomka Jadłowca, to tutaj trener oczywiście pochwalił jego świetną postawę podczas meczu z Niemcami. Naszej drużynie udało się pokonać tak dobry zespół. Trener jest bardzo dumny z całej polskiej reprezentacji. I Tomek Jadłowiec powinien być gotowy. Trener oczekuje, że dzisiaj będzie już normalnie trenował z drużyną. Jeżeli chodzi natomiast o Ronana, no to trener przyznał, że zawodnik ciągle jest kontuzjowany. Kontuzja odnowiła się. I kiedy ustalaliśmy warunki wypożyczenia, to nie tego oczekiwaliśmy. Kacper Merk, Radio RMF. Hello coach, two questions. First about Lechia. What do you really think about this team? Because for fans it's strange team with 20 new players without new coach. Is it a trouble for you or no? They're a good team. They have many good players. They had a good team last year. And they got 20 players. And they have even better players now. Maybe they not had the results that they would like. But they have many good players, and as long as they have good players, they will be a difficult team. I've seen some of the games they've had, and I'm sure they're a little bit not happy to not win more games, because the way they played, maybe they should have won more games, but that is football. Our main focus is on ourselves, but we have had the break now with the internationals, and the players have had the rest and have been training hard, so we go again now after a break and after with many matches coming up again. The next 2, 3, 4 weeks we will play many matches and we will have more or less the same as we had in the last period. So we will need many players, we need every player available, be ready to go. And this is the first of many matches. It will be a tough game. They're a good team, good players, and we look forward to the game because we like to play home, we like to play football. I think everybody's ready for this game. To było pytanie, jak trener postrzega zespół z Gdańska, ponieważ tam cały czas są pewne rotacje, jest nowy trener. Trener przyznał, że w tym zespole jest bardzo dużo dobrych zawodników i może nie osiągają wyników, jakie zostały zamierzone tuż przed sezonem, ale dopóki mają takich dobrych piłkarzy, no to cały czas stanowią zagrożenie dla drużyn, z którymi grają. Biorąc pod uwagę styl, jaki prezentują, być może rzeczywiście mają mało szczęścia i powinni wygrywać więcej spotkań, ale my oczywiście koncentrujemy się przede wszystkim na sobie. Cieszymy się, że była okazja, żeby odrobinę odpocząć, ale wróciliśmy już do tego rytmu treningowego i znowu czeka nas bardzo dużo spotkań w krótkim okresie. Oczekujemy na to spotkanie, każdy jest gotowy i możemy się doczekać rywalizacji. Okay, and second question is about Iwica. Is it important for you that he extend his contract? It's good. He's in good form. Last period he played all the 7 games and he was one of our better players in his 7th game the last month. And I'm very happy with his performances, I'm very happy with his role in the team, how he's working, and of course players like that we want to keep in the club. Pytanie dotyczyło Iwicy Pławiaka, czy dla trenera jest ważne, że jego kontrakt został przedłużony. Ten oczywiście powiedział, że jest to dla niego bardzo dobra wiadomość. Iwica jest w świetnej formie, świetnie się prezentuje. Trener jest zadowolony z jego postawy, z jego roli w zespole i bardzo cieszę się z tego faktu.
Maciej Prusiński, Legia.com. Coach, you got a problem with the center backs. Those guys injured and Kuba won't play due to the four yellow cards. Do you think that Iñaki and Igor can replace them successfully? Yeah, they have the potential to do that. During a long season, you will always have injuries, suspensions. And that's why we have more than 11 players. And both of them are experienced. Both of them are played many, many games in Ekstraklasa. Iñaki normally is in the first team anyway. And Igor is new to the club, and it's I have no problem with that at all. And we will have a good center halves tomorrow, and we will have a good team. Tutaj pan redaktor przyznał, że trener może mieć problem ze środkiem obrony, ponieważ dostał kontuzję, natomiast Kuba będzie pauzował za kartki. I czy Iñaki i Igor godnie ich zastąpią? Trener przyznał, że Iñaki i Igor mają odpowiedni potencjał, żeby temu sprostać, żeby zastąpić tych zawodników. Przede wszystkim właśnie przez takie sytuacje potrzebujemy więcej niż 11 piłkarzy. Co do Iñakiego i Igora, są to doświadczeni zawodnicy, którzy już wielokrotnie występowali w naszej lice. Iñaki jest oczywiście, kiedy jest zdrowy, jest zawodnikiem z pierwszej jedenastki. Igor również jest doświadczony, dlatego trener ma nadzieję, że jutro wszystko pójdzie dobrze. I would also like to ask you about the Guillerme health situation, because we already talked about Tomek and Ronan, and what's about? Guillerme is training. He's fit, he's getting better and better and better and better. So that is good. He's getting stronger and stronger as well, which he also helps. And he has now more training sessions and he's close to be ready for the games. He will be in the squad tomorrow and then we will see if he comes on or not. But he's done well in training, he looks good, and we are happy that we have him back again, because he's been out for so long, and now he's injury free, training well, and he will be in the squad tomorrow. Jeżeli chodzi o Guillerme i jego sytuację zdrowotną, to trener powiedział, że bardzo się cieszy z faktu, że powrócił do treningów z zespołem. Prezentuje się coraz lepiej i lepiej, staje się coraz silniejszy. Trener powiedział, że naprawdę zawodnik jest już bardzo blisko powrotu do formy, żeby znaleźć się w jutrzejszej 18-meczowej. Pewnie tak się stanie. Oczywiście bardzo cieszymy się, że ten zawodnik już do nas wraca, bo bardzo długo go z nami nie było. Jutro powinien znaleźć się w kadrze meczowej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, zapraszam na 15 pierwszych minut treningu. Dziękuję.